Hej! Przestańcie się tu bawić i przygotujcie się na mój niesamowity finał! Tak mi przykro. Po raz kolejny pomyślałem o tym koncercie i pewnie źle przywiązałem linę. Gwiazda, gwiazda, gwiazda! Jak nie przestaniesz śpiewać, to rozbiję ten sufit i wszystkie okna w mieście! Będziesz z siebie tak dumny, że nigdy nie skończy. Muszę przestać martwić się tym graniem przed wszystkimi i wybiorę instrument. Czas być bohaterem! Superko, to prędkość! Oj, wszyscy na mnie patrzą! Hej, nie jest wcale tak źle! A co wy tutaj wyprawiacie? Ninja ludzki! Nie mogę być gwiazdą bez mojego zespołu! Chodźcie tutaj! Czas na występ, ninja ludzki! Gwiazda, gwiazda, gwiazda! Dosyć! Tak! Szkoda, że nie wykonaliśmy ataku. No wiem. To prawda, Kotboj. Martwiłam się, że znowu mi się nie uda. Ale pomoglibyśmy. Za bardzo się wstydziłam. Wiesz co? Nie wiem, czy sam bym zrozumiał ten nasz pomysł. Te wszystkie linie i rysunki. Ciężka sprawa. Dlatego coś do tego dodamy. To! Ha? Gdy my skończymy, pokażemy znak. Wtedy zrobisz swoją część. Szkoda, że się wcześniej nie przyznałam. Romeo nigdy by nas nie zauważył. I tak będzie. No jasne, że tak. Wykonajmy nasz atak. Czas być bohaterem! Super pociągu, pokaż co umiesz! Romeo, Will, nadchodzi twój król! Atak! Hej, Romeo! Odrobinę się spóźniłeś, mały koteczku! Świat jest mój! Patrz tutaj, Romeo! Zieloniasty? Byłoby łatwiej, gdybyście pojawili się naraz. Ile razy będę wyjaśniał? Spóźniłeś się! Co wy wyprawiacie z rękami? Latająca beczka! Idealny moment! Jednak pojawiliśmy się tu naraz. Koniec kombinacji! Nie! No to już po mnie. Ups. Kotboj! I nawet cię nie nakarmiła, prawda? Cóż, no dalej. Rób jak cię uczyłam. Ja zajmę się teraz tymi pidżanudziarzami. Zamieniłam ją właśnie w wielki lunomagnes. Drzwi są namagnetyzowane i już wkrótce dzięki temu ptakowi przyciągnę tu wszystkie skarby miasta i wszystko będzie moje! Co? Moja ptaszynka to zrobiła? Niemożliwe! Możliwe, ptasi muszczku! Ta twoja ukochana ptaszyna umieściła lunokryształy w waszej siedzibie. Teraz, gdy wszystko jest już moje, możesz ją sobie wziąć. Ale dlaczego ona mnie tak zawiodła? Może dlatego, że się o nią właściwie nie troszczyłaś. To moja wina. Gdybym ją karmiła, szkoliła i spędzała z nią czas, nie doszłoby do tego. Ptaszynko, słyszysz mnie? Przepraszam. Zwierzęta to nie tylko zabawa. Powinnam była się tobą opiekować. Naprawię to! Czas być bohaterem! Zrobię ptaszynce... Hej, patrzcie! Ptaszynka!
Staszynko, już nigdy więcej cię nie zawiodę. Zbuduję ci gniazdo, będę cię karmić i szkolić. Zostaniemy przyjaciółkami. Hej, co to za dźwięk? Co się dzieje? Gotowy. Ja też nie. Ale szybki magii nie zlęknie się przecież jakichś zwykłych śmieciowych kubów. Gdzie ten robot? Ruszył w stronę parku. Świetnie! Do kutałta! Ostrożnie, pidżak Luski! Jest całkiem nowa! Nie naprawiłem jeszcze usterek! O-o! Wszystko w porządku? Patrz pod nogi, niezdaro! Co powiedziałaś? Nic. Chodź, robotko. Ha-ha-ha-ha! Mamy go. Jak jest plan? Jeśli chodzi o ciebie, to trzymasz się z boku i obserwujesz szybkiego magii w akcji. Co? W życiu? Ma rację, bo to mistrz Fang zbawi dziś świat. Może zrobimy to razem, tak jak we wczorajszym programie. Albo jako błyskawica mogę też... Zaczekać tu? Świetny pomysł. Idziemy. Bła-ja-ja! Poddaj się, robocie. Natychmiast oddawaj nam cały sprzęt z placu zabaw, albo posmakujesz na chwilę mistrzowskiego chłopniaka smoka. I najwspanialszego stopowiru Kika Magii. Odmowa. Ha? Sam się prosisz. Ha-ha-ha-ha! Jesteście cali? No jasne! Mistrz Fang i Szybki Magii są super mocni! Zwykle nie biją siebie nawzajem. Połączmy w końcu siły i pokonajmy robota. Mogę być błyskawicą! Wybacz, nie pasujesz do Mistrza Fanga. Możesz być ciapkiem, ich pomocnikiem. Szczekaj, gdy coś się dzieje. Hej, musimy się skupić i jakoś pomóc sobie nawzajem. Okej, kieruj prosto! Nie prosto! Chcecie być jeszcze bardziej niezdarni, pijamersi? Bo chyba macie już dosyć! Potrzebujemy lepszego planu! Nie da się nic zrobić! Wyskoczmy! Nawet wychodzenie z auta nam nie wychodzi! Co? Nie! Odczep się, zwariowana maszyno! Jesteś niezdarą, Romeo, więc będziesz musiał sprawić, że wszyscy będziemy normalni. W życiu! Już wolę się ciągle potykać, wląsać jak szalony i mieć dwie lewe ręce. Ale nigdy nie zniszczę mojego wspaniałego wynalazku. Ha, a to znaczy, że efekty trafienia laserem znikną, kiedy go zniszczymy. Nie o to mi chodziło! O! Za późno. Już się wygadałeś, Romeo. O! Hej! Takie z was niezdary! Popatrzcie sobie, jak stąd ucieka! Tędy! Nie, czekaj! W lewo! Oj, rób to, co ci każe, niegrzeczna maszyna! Romeo jest zbyt niezdarny, żeby odjechać. Tylko jak mamy go zatrzymać w takim stanie? Już wiem! Kiedy ze wszystkich sił próbowaliśmy tacy nie być, wychodziło jeszcze gorzej. Rozbiliśmy kotauto. Jasne. Więc przestańmy z tym w końcu walczyć. Użyjmy tego potykania, pląsania i ślizgania się. Jak od takich niezdarnych mocy! Nasz czwane jaszczurki! To wystarczy. Odrobina w lewo i w końcu uda mi się trafić w księżyc. Tak się cieszę, mistrzu. Wyłącz to, Romeo. Dajemy ci ostatnią szansę, żebyś oddał nam ten teleskop. Intruz w pobliżu. Intruz w pobliżu. Dzięki, widzę. Hej, czy to nie jest ten nasz ciekawski kameleon? Szkoda, że się spóźniłeś. Patrz, jak będę rysował moją piękną twarz na powierzchni księżyca. Super gecko siła. Co jest? To
to tylko ja i moja super gecko siła! Mam skaczący warsztat i robota! Nie mam mowy, żebyście wy słabe usze mnie powstrzymali! Nie macie szans! Lepiej słuchaj! Rozkojarzenie cię było tylko pierwszą częścią planu. Druga część to moje wsparcie! Tego się nie spodziewałeś, co Romeo? Współpracujecie teraz z Luną? Bo ona chce cię powstrzymać tak samo jak my! Zostaw księżyc w spokoju, Romeo! Jest mój! Nigdy! W takim razie przyszedł już czas na trzecią część naszego planu, Luno. Robi się! Atak łaskotkowy! Hej, zatrzymaj ją, robocie! Nikt nie ucieknie mojemu lunopromieniowi! Nawet ty, robocie! Potwierdzam. Teraz ćmy oraz Luna, Romeo i jego robot są już zajęci. Więc czas na kolejny krok mojego planu. Super gecko siła! Mam go! Nie wyceluję mojego lasera bez teleskopu! Okej, koniec z tą zabawą. Cio! Zmykać ćmy! Hej! Lepiej was dobrać! Warsztatem. Odzyskaj teleskop, robocie! Na to już za późno! Super kudu prędkość! Już! Nie rozumiem. Nie rozumiem. To niemożliwe! To koniec, Romeo! Lepiej odsuń się od naszej siedziby, Luno! Kiedy tylko drzwi się otworzą, to wejdę do środka, a wy zostaniecie. Cofnij się! Albo dostanie się błyskawicy! Wspaniale, ćmy! Kotboj, Sovella! Ćma zablokowała drzwi! Nie zamknął się! Brońcie wejścia, aż je zamknę! Aha! Nie pójdzie ci tak łatwo, Luno! Super sobie wiatr! Mam tu wasz cenny komiks, Pidża Śledzie, więc jeśli nie chcecie, by coś mu się stało, to lepiej zostawcie mnie w spokoju. Ach, nie, dobra. Ale kto lata tym czymś? To ja! Świetnie, Gekson. Kotboj, pomóż Sovelli i ja zajmę się Luną. Sio, sio! Sami tego chcieliście, Pidża Kluski. Pożegnajcie się ze swoim komiksem. Nie! Super koto skok! O nie! Jesteś zbyt ciężki! Nie utrzymam cię! Dzięki, Gekson! Nie ma sprawy! Miałeś szczęście! Ale teraz zostawiliście drzwi szeroko otwarte! Znowu was mam, Pidża Kluski! Zapomniałaś o czymś? Tego wlotu do naszej siedziby. Teraz mogę cię wypuścić! Tak! Ja ci też pokażę różne pliki. Tak! Czy nie powinniśmy raczej szukać tego balonu? Na moje kocie wąsiska! Co on pokazuje? Sowi wzrok! Tam! To Luna! Na śliskie śledzie! Coś mi się wydaje, że dalej pójdę pieszo! Widzieliście, jak świetnie mi poszło? Przyglądaj się, Sovello, i może nauczysz się kilku trików. Trików? Prawie spadłeś. Tak, ale super mina nie idzie, co? To moje latanie może naprawdę nam pomóc. Twoje latanie? Nie zapominasz, że ktoś tu już potrafi latać? No chodźcie już. Może obydwoje pomożecie latając. Ślicznie wam wyszło, ćmy. To koniec latania dla tych wszystkich beznadziejnych dzieciaków. Teraz ten księżycowy balon jest tylko mój! Wy zostańcie tu na czatach. Podlecę tam na hulajnodze i odbiorę jej ten balon. To wcale nie będzie takie proste. Spokojnie, Sovello. Zostaw to wszystko mnie. Z moim lataniem to bułka z masłem. Serio? Hej, nie kłóćcie się! Może to ja odzyskam balon dzięki super gecko kamuflażowi. Kamuflaż jest super, ale nie aż tak jak moja hulajnoga. Patrzcie! Posłuchaj, Luno! Oddawaj ten balon! O, pojawił się nasz kiciuś! Chciałbyś odzyskać balonik? Bardzo proszę, możesz go sobie wziąć!
świetny plan, ale potrzebujemy do tego twojego gekośmigu. Gdzie on jest? Gdzieś tam. Już za chwilę będę miał dla was nową dostawę jajek pizza, fujki. Nie wiem, jak długo jeszcze będę w stanie to znieść. Romeo niczego nie czuje, bo siedzi w swoim warsztacie. Chciałabym móc siedzieć teraz w gekośmigu. Dalej, Gekson, zabierz nas tam. Ale nie potrzebujemy go, ponieważ... Gekson, co ty wyprawiasz? O nie, to kolejna porcja jajek. Wpadłem na pomysł. Co? Jak to ma zatrzymać tę jajkoplagę? Właśnie tak! Spokojnie, pozbędę się tego zapachu dzięki mojej super gecko sile! A, to idealny obiad! Cel, Fuj, Gekson! Wiem, mam jeszcze gorzej! Musimy cię jak najszybciej oczyścić przy pomocy gekośmigowej fontanny! Czemu nie powiesz, gdzie on jest? Bo chyba go gdzieś nie zgubiłeś, prawda? Nie, wiem, gdzie jest! Tylko że... Bo ja wiem, jak zatrzymać Romea! Czas, żeby zaczął martwić się, że dostanie wielkim jajkiem dinozaura! To największe jajko, jakie w życiu widziałem! Psucio Mat załatwi to jajko tak, że się nie pozbierają! Gekson, stój! Nie rzucaj tym jajkiem! Wcale nie zamierzam, ale może się wycofa, jeśli będzie tak myślał. Właśnie tak, zieloniasty! Idealnie! O, co za ohyda! Widzę Lunę! La, la, la! Boy, użyj szponu Sobellotu, żeby złapać mikrofon. Szpon? Jak tam, mam? Użyj tego. La, 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 la. Ej! Tak! Drzwi! Ha! O, jest cały? La, la, la. Wy pijaszledzie, zepsuliście mi mój złoty mikrofon. To wszystko wasza wina! Zepsuty? To przeze mnie. Teraz nikt nie obejrzy Jaydena Houstona. Nie słuchaj jej. Ona w ogóle nie powinna zabierać tego mikrofonu. Tak, ale nie powinnaś mi pozwolić latać Sobellotem. I nie powinienem brać niczego, co mi dawaliście. Przykro mi, że zaczęliście rywalizować o bilet. Zmuszaliśmy cię, żebyś wybrał między nami. Wybacz, Sobello. A ty mnie. Nie chcę iść, jeśli nie możesz. Wszystko dobrze. Najważniejsze jest to, żeby odzyskać ten złoty mikrofon. Czas być bohaterem! Nawet jeśli jest zepsuty, to mikrofon wcale nie jest twój, Luno. Oddawaj go! Nawet jeśli się zepsuł, to wciąż jest złoty i błyszczy. Jest mój! 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 Sobello, kiedy my zajmiemy się ćmami, ty odbierz Lunie złoty mikrofon. Popatrzcie tu, ćmy! Na pewno mnie nie złapiecie! Super Gecko kamuflaż! Moja kolej! Super Gecko prędkość! Sobello! Łap złoty mikrofon! Teraz! Ha? Pomagasz mi? Dzięki, mały ninjaludku. Trzeba było ci pomóc, kiedy prosiłeś. Ha! Zawsze trzeba pomagać, gdy ktoś ma problem. Wybacz. Czas być bohaterem! A teraz, jeśli mam was stąd wypuścić, mówcie, jak dostać się do waszej siedziby. Co? Nigdy. He? Co? Uwolniłeś się? Tak, nocny ninjo, i nigdy nie przejmiesz naszej siedziby. Nigdy, broni jej Kotboy. Znaczy, że to ty wypuściłeś tego kiciusia na wolność, prawda? Super Kota skok! Berek! Oj, głupiutki ninjaludki! Sam powstrzymam te pizza śledzie! Przyklejacz! 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 Uważajcie! Przestań mu w końcu pomagać, ty mały
mały ninjalutku! Ha! Heja! Superko, to prędkość! Mam cię! To niesprawiedliwe! Wypicza Mercy zawsze musicie mi wszystko zepsuć! Kotboy, a co ty robisz? Pomagam. Bohater zawsze pomaga. Nawet ninja. Oj, chyba możesz mieć rację, mały ninjalutku. Powinienem podziękować. Ruchy ninjalutki. To chyba pożegnanie. Ten ninja boss wygląda naprawdę super. A co jeśli nie dam rady? Uratujemy cię, Gexon! O! Już dobrze, Gexon, jestem! O! Ha! Na kocie kłębki utknąłem! Pomocy! Gexon, musisz nam pomóc! Na żarłoczne żaby! Jestem wam potrzebny? Tak robią przyjaciele! Przyjaciele sobie pomagają. I to właśnie dla mnie robicie. Tak! Dlatego teraz ja zrobię dla was to samo. Czas być bohaterem! Gecko śmigowy, atak ogona! Tak! Super Gecko siła! Co ty wyprawiasz wredne jaszczurko? Skoro nie mogę mieć ninja busa, to załatwię sobie jeden z pijamersowych pojazdów. I będzie ninja czarny i ninja niebieski. Kotboy Sovella, podróżcie mi! Już lecę, Gexon! Na, 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 na. W końcu wolna! Hej, nocny ninjo! Troje współpracujących pijamerców pokona ciebie i ninjalutki. Pijamersi, już! Super, bo to prędko! Zostawcie go! Jest mój! Musimy położyć Camerona do łóżka. Już wiem! Wykorzystajmy jego nos. Cameron zawsze podąża za pysznym zapachem, pamiętacie? Ciasteczka! Super, go to prędkość! Ciasteczka! Mam cię! Teraz będziesz moją marionetką. Nie! On jest mój! Cameron? Nie! Gexon! Coś mi się wydaje, że w
tym całym byciu silnym, to my jesteśmy lepsi. Spokojnie, Gekson, załatwimy to. Nie, dam radę. Chcesz kogoś silnego do poćwiczenia, nocny ninjo? Szykuj się na mnie. Oj, błagam. Pokonam cię jednym palcem. I to tym. Super ninja ludki, brać go! Gekson! Biegniemy! O, patrzcie! Mamy nowy sprzęt do ćwiczeń. Co? Wspaniale, ninja ludki! Jesteście coraz silniejsze! Wkrótce będziecie mogły pokonać każdego na świecie! Oczywiście poza mną! Gekson! Nic ci nie jest? Nie, ale wszystko nam popsułem. A chciałem pokazać wam, że jestem silny. Przecież my to wiemy! Teraz nigdy nie odzyskamy tego sprzętu sportowego. Powinienem pozwolić wam pomóc. Teraz super ninja ludki są tak silne, że nikt ich nie zatrzyma. Szczególnie wszystkich naraz. Właśnie! Ninja ludki są silniejsze, gdy walczą razem. Ale my również. Czas być bohaterem! A ja mam już plan! Rozejrzałam się tak, jak mówił Gekson i znalazłam tę starą skakankę. A ty? Zepsuty rower. To wszystko. Mam przekutą piłkę plażową. Chodźmy! Posłuchaj, to wcale nie jest takie proste. To bez znaczenia. Muszę dogonić Sovellę i się z nią pogodzić. No! Mój pterodaktyl! Na moje kocie wąsiska! Odzyskać mojego pterodaktyla i przy okazji złapać pewnego latającego koteczka. Trzymaj się, kotbo, i pomożemy! Sovello! Sovello! Pomocy! Co tu robisz? Utknąłem! Wziąłem pterodaktyla, żeby cię dogonić i spytać, czy jeszcze mnie lubisz. Ale Romeo znów ma nad nim kontrolę. Oczywiście, że cię wciąż lubię. Oj, to wszystko moja wina. Trzeba było pogodzić się od razu. Fuj, kogo to interesuje? Kotboj, właśnie nas uratowałeś! Dzięki! Mój rower też się świetnie spisał. Może jest tak samo fajny jak kotauto. Dobrze, że go polubiłeś, bo nasze super pojazdy przestaną zaraz istnieć. Nie, jeśli temu zaradzę! Już wiem, że mój rower jest super, więc go wykorzystam, żeby pokonać Romea. Czas być bohaterem! Super koto prędkość! Juhu! Zostaw nasze pojazdy, Romeo! Nie zbliżać się, pidżak luski! Bo zgniotę wasze super pojazdy jak aluminiowe puszki! Gdzie on się podział? Tak! Super koto rower! Nie! Mam cię! Wam to na sucho! Z mojego warsztatu też mogę sterować magnesem! Możesz je zgnieść, jeśli chcesz, ale to znaczy, że zgnieciesz też swój warsztat. Już wiem, co robią te przyciski. Pidża merzi?